Pingwiny powróciły do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Pingwiny Humboldta, zwane również pingwinami peruwiańskimi, od 28 stycznia aklimatyzują się w nowej przestrzeni w chorzowskim zoo. 28 stycznia przywieźliśmy z Koszyc na Słowacji grupę 11 osobników tego gatunku. Są to 4 samice, 7 samców. Za kilka tygodni spróbujemy jeszcze dołączyć do nich kolejne osobniki, tym razem z Węgier, żeby stworzyć większą grupę hodowlaną tego zagrożonego gatunku. Jeszcze przechodzą tak zwaną aklimatyzację, bo pingwiny żyją w stadach rodzinnych, zostały odłączone od podstawowej grupy i to jest jeden stres. Drugi stres przeżyły w podróży, bo to też jest kilka godzin samochodem. No i później zostały wypuszczone właśnie na to zaplecze z basenem, gdzie muszą przyzwyczaić się do otoczenia, jak i do nowych pracowników, którzy na co dzień będą z tymi pingwinami pracować, a przede wszystkim je karmić. Dla tych ptaków ważna jest woda. Musi być wszędzie woda. Ptaki w wodzie czują się najlepiej. To jest ich naturalne środowisko. One na lądzie są takie dosyć nieporadne. Na lądzie lęgują po prostu w naturze, natomiast w wodzie zdobywają pokarm, tam się czują najlepiej. Stąd obiekt musi być zaopatrzony w zbiorniki wodne, czyli zarówno pomieszczenia tak zwane wewnętrzne, jak i pomieszczenie zewnętrzne muszą mieć basen. Nie ma takiej możliwości, żeby ptaki te trzymać bez wody. Ważne jest także wysokiej jakości pokarm, to znaczy one w naturze polują przede wszystkim na ryby, głowonogi, czasami skorupiaki. W związku z tym u nas dostają też głównie ryby. One bardzo lubią na przykład drobne śledzie, lubią szproty, gromadniki. Ponieważ one tu są w wodzie słodkiej, a normalnie występują w oceanie, czyli w wodach o pełnym zasoleniu, w związku z tym musimy im odpowiednio dietę suplementować, czyli do ryb dodajemy takie specjalne preparaty już weterynaryjne. Są to drażetki solne, są to drażetki z witaminami i mikroelementami, żeby po prostu kondycja tych ptaków była właściwa, była prawidłowa. To są pingwiny z gatunku Humboldta, pochodzą z południowej Ameryki, więc to nie są takie związane z Antarktydą, tak, gdzie jest zimno, w związku z czym muszą być zarówno w dzień, jak i w nocy dodatnie temperatury, żeby one mogły na zewnątrz przebywać. No, jesteśmy w tej chwili w takiej sferze pogodowej, że już będzie wiosna, ale ja pamiętam w ubiegłym roku marzec, gdzie były mrozy, duże opady śniegu, wszystko co zaczynało się budzić do życia, szczególnie pąki kwiatów, wszystko pomarzło, więc myślę, że jeszcze chwileczkę odczekamy, ale jak już wyjdą do tego basenu zewnętrznego, no to będą przez cały rok dostępne. Nowy dom dla pingwinów to pawilon o powierzchni ponad 320 metrów kwadratowych. Budynek z zapleczem gospodarczym oraz basenem zewnętrznym o pojemności 220 metrów sześciennych został wybudowany pod koniec 2019 roku. Ta inwestycja za ponad 5 milionów złotych już jest zamknięta. Główni bohaterowie dojechali, aklimatyzują się. Jestem przekonany, że to jest bardzo dobra inwestycja. Też bardzo fajna, mówiąc takim językiem, ponieważ pingwiny z Madagaskaru zrobiły fajną otoczkę i to wszyscy dobrze pozytywnie kojarzą, a poza tym są to mega sympatyczne nieloty, które zawsze dodają takiego uroku i myślę, że to pierwsza z wielu inwestycji, które przed nami na lata kolejne, żeby ogród zoologiczny odzyskał swój blask. Po 43 latach historia, można powiedzieć, otwiera się na nowo. Z uwagi na warunki pogodowe, by dowiedzieć się, kiedy dokładnie pingwiny trafią na zewnętrzny wybieg, polecamy śledzić facebookowy profil Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.